Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część trzecia. Jak zaczęły się przygody na pustyni? Przez przypadek. No wszystko to się odbyło przez przypadek. W roku 1963, moim zdaniem, profesor Fred Wendorf, wtedy z Santa Fe, z Muzeum Nowego Meksyku w Santa Fe, rozpoczynał wielki projekt ratowniczy w Sudanie i w Egipcie związany z budową tamy asumańskiej i przyszłym zniszczeniem olbrzymiej liczby stanowisk w Dolinie Nilu. Jemu to zaproponował profesor John Brew, który był jego zresztą promotorem na Harvardzie. I jako w zasadzie prawie jedynemu prehistorykowi, który by na tym obszarze pracował, bo jak pan się może domyślać, rzucili się tam głównie archeolodzy klasyczni na ten obszar z olbrzymimi pieniędzmi zresztą. Natomiast w literaturze dotyczącej epoki kamienia, paleolitu i neolitu, a szczególnie paleolitu, nielicznej, wykształciła się, właściwie nie wiem dlaczego, trudno to dzisiaj zrozumieć, opinia, że to jest pod względem starszych okresów bardzo nieciekawy obszar, że nie ma tam stanowisk, a jak są, to są bardzo prymitywne i jest to zacofane taki no, zastygły obszar świata, a wtedy bardzo modnym i takim wiodącymi tematy były początki rolnictwa, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i ci, którzy interesowali się prehistorią czy archeologią Starego Świata, to tam się głównie na Bliski Wschód. A tutaj wydawało się, że tam nie ma szans na żadne ważniejsze odkrycia. Były jeszcze dwie inne ekspedycje, które pracowały w tym rejonie, właściwie trzy, ale nie całkowicie poświęcając się epoce kamienia. Ja ich nie będę wymieniał, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Profesor Wendorf był, że tak powiem, świeżym, jeśli chodzi o archeologię Starego Świata. On był wtedy, uznawany do dziś jest, za wybitnego fachowca w paleoindiańskiej archeologii. I to była dla niego nowość. No więc on taki objazd zrobił po Europie, głównie do Francji, gdzie była słynna szkoła profesora Borda i tam się trochę uczył krzemieniarstwa i typologii archeologicznej, narzędzi krzemiennych Starego Świata. I zorganizował w pewnym momencie, no zaczął werbować ekipę. Zaczął werbować ekipę międzynarodową, częściowo składającą się z osób, które przeprowadziły pierwsze rozeznanie tych obszarów, którymi kierował profesor Solecki z Columbia University. I to chyba był koniec 1952 roku. Profesor Wendorf zorganizował taką konferencję w Wiedniu na temat archeologii ratowniczej no, na świecie. Więc i na tę konferencję zaprosił profesora Jazdzewskiego z Łodzi.
Profesor Jazdecki był specjalistą od epoki kamienia, ale późnej. Mianowicie neolitu, więc zdecydował, że nie pojedzie i na jego miejsce, na swoje miejsce zaproponował wtedy doktorat, czy już docenta, ja w tej chwili nie pamiętam, Waldemara Chmielewskiego, swojego ucznia, też z Łodzi, który miał już spore doświadczenie w badaniu starszej epoki kamienia. On pojechał na tę konferencję i tamże profesor Lendorf zaproponował mu, żeby pojechał na pierwszy sezon tej jego ekspedycji do północnego Sudanu, do Dolnej Nubii. Ta ekspedycja miała dwie takie gałęzie, jedną w Sudanie, a drugą miała w Egipcie. No i ten pierwszy sezon profesor Chmielewski, późniejszy profesor Chmielewski, spędził nas tą ekspedycją, ponieważ to był wybitny badacz, to zwrócił na siebie uwagę i profesor Lendorf powiada na koniec sezonu, bo ja słuchaj, a może byś całą grupę z Polski sprowadził, przydzielimy tak zwany polski kontyngent, będziecie mieli swoje stanowiska w zachodniej części Doliny Nilu w północnym Sudanie. Dość duży odcinek, bo tam było kilkadziesiąt do długości kilkudziesięciu kilometrów. No i wtedy profesor Chmielewski zwrócił się do mnie, żebym ja pojechał też i ja już byłem po doktoracie wtedy i po długim takim stażu we Francji. Także czułem się dostatecznie silny, żeby podołać nieznanemu. No i tam żeśmy w takim wynajętym domku glinianym nubijskim we trójkę plus służący plus studentka z końcowego roku archeologii z Kalambia, zresztą Egipcjanka. Pracowała z nami. To był bardzo długi sezon, prawie sześciomiesięczny. A w ogóle trzeba pamiętać, że to był też taki pewien sprzyjający klimat, nazwijmy to polityczny, do tego, żebyśmy mogli wyjechać. Mianowicie ta akcja była pod patronatem UNESCO. I w niej brali udział Rosjanie, ale i brali udział Polacy z profesorem Michałowskim na czele. Wtedy to właśnie Faras, profesor Michałowski, zaczął kopać. Także tu klimat był w Akademii, ja już pracowałem w Akademii, byłem adiunktem świeżo upieczonym. Od samego początku przychylny. I my pod tym niby patronatem UNESCO, nawet jak się skończyły te, oficjalnie UNESCO skończyło tam swoją działalność, to my mieliśmy taką jak gdyby tarczę częściowo mityczną, chroniącą. Nawet w okresach takiego sporego zaostrzenia stosunków międzynarodowych, zresztą przepychania tej naszej części ekspedycji, bo trzeba pamiętać, że trzeba było, żeby wyjechać za granicę, trzeba było przejść komisję międzyresortową. To była komisja międzyresortowa, która badała, kto i gdzie jedzie i w jakich celach. I w takich najbardziej ostrych momentach zimnej wojny, kiedy był Wietnam i pewne osoby w Akademii mówiły, oni tam jadą z Amerykanami, będą pracować, a tam tylko byli Amerykanie, byli Belgowie w tej naszej ekspedycji. To zresztą ona się nazywała Zjednoczona Ekspedycja Prehistoryczna, Combined Prehistoric Expedition. Byli, no, główną siłą byli Amerykanie i głównie pieniądze to były amerykańskie. Ale byli Belgowie, byli Francuzi, byliśmy my, byli Egipcjanie, byli Sudańczycy, także tam był dość szeroki.
szeroki międzynarodowy charakter tej ekspedycji. No ale w tych najgorszych momentach mówili, to co wy tam jedziecie, a Amerykanie bombardują Wietnam. No i oczywiście to nie było specjalnie argumentów, żeby zwalczyć tego rodzaju, ale profesorowi Henslowi, który bardzo dzielnie stawał w tej komisji międzyresortowej, udawało się przepchnąć, nawet interweniować, jakbyśmy mieli trudności. Bo w tej ekspedycji przecież nie tylko ja uczestniczyłem, byłem sporo osób z Instytutu. Profesor Kobusiewicz, docent Więckowska, Halinka Królik, Polacy z innych miejsc. Także no jakoś się udawało. Także, no ja skończyłem swoje ostatnie roboty tam w 2011. No ale rozszerzyliśmy się jeszcze i na Etiopię i na Egipt. Przecież już po skończeniu tego projektu ratownictwa Tamy Asuańskiej, bo już tama była zbudowana, tereny zalane. No więc poszliśmy w inne miejsca. Zresztą bardzo dobrze, bo w Dolinę Nilu, bo dzisiaj w Dolinie Nilu to już nie ma stanowisk z epoki kamienia starszej. Zwłaszcza one wszystkie zostały zniszczone. No ja z Biemną o jednym, ale może już go też nie ma. Poprzez reklamację, czyli nawadnianie tej dolnej pustyni całej, między dwoma, w kanionie Nilu. Także koniec z tym. Myśmy potem, jak pan wie doskonale, poszli w pustynię i od 72 roku w zasadzie w pustyni. Ale byliśmy w Jemenie, w Synaju, no i w Etiopii jest bardzo długi. Długi okres spędziliśmy. Także to też przypadek. W całym życiu są przypadki.